Teraz zobaczymy przez okno, co dzisiaj stworzyłaś. Miłego batikowania. Idziemy na wycieczkę. Ewo, dokąd? Ale przez nas nie ma. Gdzie ma? Ale może w tej kraju. Właśnie, może w okolicach. No ale to nie. Takie duże muchy? No to właśnie, mógł pan dostosować. A to nie koncert. No dobrze, no to zapraszam do kościoła najpierw. Bo trzeba od kościoła zacząć. Po całej Polsce, bo ich było tak dużo. Więc swoje majątki mieli w różnych częściach Rzeczpospolitej. No i wracając do tej miejscowości Krasne, w zapiskach historycznych już w XII wieku istniało taki zapis, bo te pamiętniki różni krasińscy to opisywali, więc nazwa pierwsza to było Krasne, czyli jako piękna miejscowość. Później przekształcono na Krasne, bo co niektórzy mówią Krasne, czyli czerwone, a to nie o to chodziło, bo każdy sobie może sobie dumać. Także na jego Amandewangę francuska. I chodzi o to, że w tamtych czasach krasińscy fundowali swoim żonom nagrobki. Tym bardziej, że piętrowe. W tamtych czasach tylko w Polsce takie nagrobki właśnie fundowali. Czyli szanowali swoje żony, bo tych żon ma. I zginął w boju na Bukowinie, na Murawach. I tutaj wracając, jak to się mówi, na północny Mazowsze. Nie wiem do końca, bo to jest... Nie, ja nie wiem. To było chyba... O, jest to. Jeżeli koniuszy był dobry, Polak, no to traktował dalej. Czyli po prostu nic się nie zmieniło. Tylko najgorsze, że właśnie to rozebrał ten pałac krasiński, ale zaraz parę metrów dojdziemy i to jego ale to no dojdziemy. W każdym razie chodzi o co? Tutaj dum! Że, tak jak wspomniałem, że tutaj Eliko miał rezydent wschodni, więc dostał to wszystko, te tereny we Władanie. Co on tu właśnie zrobił? Tu? Co wspomniałem, na tych fundamentach kazał rozebrać cały pałac krasińskich, no później Czartoryskich, bo przecież jak to scheda była, no to wiadoma sprawa, że księciunio Adam Czartoryski też ten pałac rozbudowywał ewentualnie jakiś inny kształt architektyczny, nic nie nadawał. Więc kazał rozebrać i to było we wrześniu. Bo na
Dlaczego koń stulecia? Dlatego, że wystawiał wtedy, w czasie zaborów, wtedy jeszcze rosyjskiego przecież, gonitwy były w Moskwie, w Petersburgu. I na 9 gonitw, jako 3-latek i 4-latek, ten koń, ruler, na 9 gonitw był 8 razy, pierwszy raz, drugi. Raz mu się nóżka powinęła. I dlatego koń stulecia. Dlatego, że złotą podkowę ma, bo do tej pory nikt takiego jako ogier tamtych, jako szyba. Zwiedzanie z komarami. Drzewa korkowego. To co, nie podobało się? To jak się nie podobało, to... Bardzo tak patrzysz na mnie, kurde, stało się co? Bardzo nam się podobało przecież. Dlaczego? Dlatego, że oni mieli złoża tego ołomu. Ten ołom był importowany i do Europy, i do Azji. Czyli jako ta zaprawa, ta utrwalość, tego nabarwienia, nie? Siarczan, żelaza, no to co robili naci? Wrzucali za... I on nie jest na tak jakby na opuncji. Ale czerw to też nie jest czerw. Też nie tak? Nie. Znaczy czerwiec polski to jest porypochora polonika po łacinie. Nazywa się to inaczej. Znaczy nie, no czerwiec polski to jest Skrelantus perennis to się nazywa. Skorupki jakieś, nie? A czerw właśnie mi się też wydawało, to chyba nie jest to samo, nie? Takie są już skrajni wegetarianie i naprawdę ten koncer koszenili bardzo, tak, proszę. Jak się wrzuci, tak, no lepiej nie. Znaczy to normalnie jak jest opuncja, ktoś głodny. Na opuncji są takie, ja jak pokażę tą moją prezentację, tam mam zdjęcie, nie jak to wygląda, no ale to wygląda... No tej wielkości, takie małe gęsa. A jakieś nasze rodzime robale dają? No to są czerwiec polski, ale on siedzi na korzeniu roślinki, która jest taka malutka. Się nazywa też czerwiec polski popularnie, po łacinie Sclerantus perennis, a jeszcze jest anus. I teraz, ja właśnie miałam czterech leśników ze mną latało po Polanie, mi pokazywało, tylko oni nie wiedzieli, który jest anus, który perennis. Bo tylko profesor jakiś Danielewicz wiedział, tak. I powiedzieli mi, że jak wezmę lupę i będę patrzała na okułki, a nie za bardzo wiedziałam jeszcze, co to są okułki, nie, czyli ten czubek tej rośliny, to wtedy to się ruszy. I ja wiem, że nazrywałam całą skrzynię tych sklerantusów, tak. Przywiozłam całą skrzynię z Krelatusów, ten Danielewicz, który miał być ekspertem, wziął ileś książek. Jestem przekonana, że chyba w końcu nie wiedział, niektóry jest ten, ale jeden wziął i powiedział, to jest ten. No więc go oprawiłam i wiem, że to jest ten, ale mam pewną obawę, że on chyba nie był taki. Mniej więcej jak barwimy, to też przyjmujemy taki świeżo kilo rośliny, kilo tkaniny. Taka proporcja jest na pewno skuteczna. Nie? Tak. Mam tak jeszcze pomachać. Koszenina jest
żadnej zaprawy. Bardzo ładny kolor. Piękny kolor. Tak, ale to nie jest piękny, bo on jest nieudany. Jest zrobiony nieumiejętnie. Nie? Nieudany? Dlatego ale co z tego, że sami nieudany? Też nie, ja za chwilę zrobię umiejętnie. Nie? Jeszcze chwilkę. No jest źle zrobiony, bo nie ma żadnej zaprawy. No to jest ta koszenila. Ona koszenila. Ja oczywiście ja robię tak, że też potem filtruję przecedzam. No, ale czasami nie. Teraz Leszek. I tu widać, jak ona płynie, przeciąg. Ale po prostu dlatego, że tak, żeby było widać, tylko przepłuczę, nie, w tą miseczkę przepłuczę, żeby było widać różnicę, nie? Że po prostu trochę trzeba mieć tej wiedzy, żeby uzyskać kolor, który się chce, bo to już nic więcej się nie zdarzy, nie? No, to tak. Ładny ma kolor. No nie no lila. Tak, ale będzie... Jest bardziej nasycony, prawda? Nie wiem, co to wyjdzie, bo w środku mam cytrynę. W środku jest cytryna, na zewnątrz malina. Mariola. Dziękujemy za ruch. Dziękujemy. Teofilina. Nie, nie. Się tak patrzę, oliwka mi wyszła, jako ten kontur ciemny. No już nie, już nie będę zmieniać. Ale co? No już. No. Szkoda, że ten biały się zabrudził już, co było. Fajnie, fajna by była taka biała tylko z tym. Teraz to już nie wiadomo, w co trzeba będzie wsadzić. W coś.